jedziemy dalej. Mamy tu, jak widać, kolejna ważna rzecz. Tak jak tam był zawór denny, tak samo i tu jest denny, tylko że do drugiej komory. To jest cysterna dwukomorowa. I tu przechodzimy do tyłu, mamy taką piękną skrzynię. Otwieramy sobie i zobaczcie, co my tu mamy, pięknie jest. Cysterna jest umyta, po myjni, cystern oczywiście, myje się cysternę w środku. Zmienia na cystern. Jest gościa u góry. Tu widzicie, mamy taką rurę. Tu mamy skrzynię ze wszystkimi potrzebnymi złączkami, ponieważ możemy przyjechać do klienta i on sobie tam zastosował jakąś tam rurkę, ma swoją. No i musimy odpowiednią tam złączkę wyciągnąć, dopasować sobie wszystko i podłączyć się przykładowo, jeśli mamy w drugiej komorze produkt, no to akurat do tej rury, jeśli w pierwszej, do tej, a jeśli w pierwszej i drugiej i chcemy je rozładować jednocześnie, to musimy stworzyć, tutaj mamy taki trójnik, który podpinamy tu, z niego wychodzi ta rura do góry, łączymy się tą rurką z tym, mamy oczywiście tutaj dodatkowy zawór na tym trójniku i na końcu wypuszczamy tylko jeden przewód, znaczy jedno wyjście do obydwóch komór, żeby rozładować je za jednym zamachem, tak? Także tak to wygląda. Co to jest? Co to jest? A to jest pompa. Pompa pany, pompa do rozładunku elektryczna, tak jest. Tu mamy przewód elektryczny, rozwijamy go sobie, podpinamy do klienta, tam do prądu, gdzie nam pokaże i idziemy tutaj. Zobaczcie, co tu jest. Tu jest właśnie cały sprzęt do operowania tą pompą. Po prostu przełączamy sobie tutaj, włączamy sobie on, zaświecają nam się lampki i uruchamiamy czy to rozładunek, bądź załadunek, bo możemy również załadować się pompą. Także wcisnąć po prostu możemy produkt do środka, do beczki, bo też takie możliwe załadunki są. Aczkolwiek najczęściej używa się tego urządzonka do rozładunku. Wciskamy odpowiednio, tu mamy potencjometr, dodajemy, umujemy gazu i... i zrzucamy, tak? Dobra. I pompa. Pompa jest tutaj rozkręcana często, znaczy często. Po każdym rozładunku z użyciem pompy należy pompę rozkręcić i umyć. Może kiedyś indziej pokażę w innym filmie, jak to wygląda w środku, jak działa i tak dalej. Tu jeszcze mamy tą skrzynię sterylną, tak zwaną, gdzie znajdują się wszystkie nasze włącza, wszystko, klucze, które potrzebujemy do rozładunku i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy węże, mamy dwa tu i dwa tu. Nie wiem dokładnie ile metrów te węże mają. W każdym razie jest tego sporo, ze 20 metrów się uzbiera. Myślę, że łącznie jest 15, no między 15 a 20 pomiędzy. Tu mamy taką rurkę, która służy nam do wygarniania produktu, bo czasem się może zdarzyć, że klient sobie życzy, aby wygarnąć, bo produkt jest tam gęsty po prostu, a więc trzeba zepchnąć mu ten produkt tam z dna cysterny, żeby mu wszyściutko spłynęło i żeby sobie jak najwięcej go zabrał i rozładował. Używamy właśnie na przykład tej ściągaczki, zakręcamy, na drugim końcu jest gwint i to służy nam do przepychania tam produktu. Już bardzo rzadko się stosuje, ale się stosuje, tak? Tutaj mamy przewody pneumatyczne, a właściwie zawory pneumatyczne do poszczególnych z komór. Tak jak byliśmy tam z przodu, pokazywałem to, co się tam tłoczy i idzie do góry ta rura i ona u góry ma zawory swoje, tak, żeby kontrolować rozdzielanie tego ciśnienia na pierwszą bądź na drugą komorę. I to są właśnie zawory. O, akurat nie ma powietrza, także one się w tej chwili nie otworzą, musi być powietrze. To są zawory powietrzne właśnie tam u góry, pod pokrywami znajdują się dodatkowe zawory pneumatyczne do zamykania bądź otwierania powietrza z tamtej rurki, którą pokazywałem wcześniej. Tu mamy oświetlenie, tutaj mamy tą stację, że tak powiem, uzdatniania tego powietrza i co to więcej, jakieś dodatkowe uszczelki i tyle, nie? Wszystko, nierdzewka, kajner, czy to jak to się nazywa. W każdym razie magnes się tego nie chyta, nie?
Dobra, zamykamy to i zaplombujemy. Pokażę jeszcze kiedy indziej, jak tą pompę się uruchamia, jak wygląda, tak? No i mamy jeszcze tą stronę, właściwie tu już praktycznie nic nie ma. Tutaj sobie otwieramy coś takiego. Stawia nam się tam bariereczka. Coś tak leniwie się stawia i wyjdziemy sobie na górę. No i jesteśmy. Tadam! I to jest właśnie ta pokrywa, pod którą jest dekiel okrągły, zakręcany wokoło takimi skrętkami jakby. To wszystko tu u góry. Te dekle pokrywy służą po to, żeby na przykład wejść, dyszę wsunąć na myjni i tak dalej, i tak dalej. Także nie ma tu więcej co oglądać. Zejdźmy sobie. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, wszystko ze stopów lekkich po to, żeby jak najwięcej tej cieczy przewieźć, tak? Żeby jak najwięcej wagi załadować, wszystko powinno być jak najlżejsze wykonane właśnie z amelinium albo czegoś takiego lekkiego. To jest amelium. Co to jest? Amelinowe, no. Tutaj mamy ten zaworek pospolity w naczepie, obsługa hamulców, także co tu więcej? Tutaj mamy tą aparaturę do tego glikolu. Nie wiem dokładnie, jak to się jeszcze obsługuje i czy to w ogóle ja obsługuję, czy nie. Raczej chyba to serwisanci tej cysterny, także nie będę tu już wnikał. I co tu więcej? No tyle. Po tej stronie nie mamy praktycznie nic. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić budowę cysterny w jakiś taki przystępny sposób. I co? Trzymajcie się, łapeczka w górę, jak się podobało. Udostępniajcie, lajkujcie. Także na razie, do następnego. Hej!